Rosyjskie wojska gromadzą się na Białorusi. Przybywa sprzętu i żołnierzy. Rosyjskie wojska gromadzą się na Białorusi. Przygotowania do manewrów. Na Białorusi trwa gromadzenie rosyjskich wojsk i przerzucanie wyposażenia. Nieoficjalne informacje mówią, że przed lutowymi manewrami na Białoruś przybyły co najmniej 33 składy kolejowe z transportami. Władze nie podają dokładnych danych na temat liczebności jednostek oraz liczby i rodzaju dostarczanego sprzętu. Ministerstwo Obrony w Mińsku codziennie publikuje zdjęcia z powitań rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Pomimo mrozów Białorusini witają ich chlebem i solą, występami orkiestr dętych i muzykantów w strojach ludowych. Resort obrony nie podaje jednak szczegółów dotyczących liczebności rosyjskich żołnierzy i sprzętu. 33 pociągi z żołnierzami i sprzętem według nieoficjalnych danych, podanych 21 stycznia przez internetowe czaty białoruskich kolejarzy na Białoruś wjechały 33 składy kolejowe, z których każdy liczy po 50 wagonów. Ma ich być jednak znacznie więcej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało, że na Białoruś przerzucone zostaną ze wschodniej części kraju wschodni okręg wojskowy Rosji, nowoczesne zestawy rakietowe S-400 Triumf, 2 dywizjony, 12 myśliwców Su-35 oraz dywizjon artyleryjsko-rakietowy Panzers. Na zdjęciach białoruskiego Ministerstwa Obrony z oficjalnych powitań m.in. na stacjach Połonka obwód brzeski, Leznaja obwód brzeski, Kozienki obwód homelski, Brześć południe, Lida widać żołnierzy i wagony ze sprzętem, wojskowymi ciężarówkami, wozami bojowymi, czołgami. Niezależne media publikują też nagrania i zdjęcia od czytelników, identyfikując niektóre rodzaje rosyjskiego uzbrojenia. Według portalu Zerkalo.io na Białoruś trafiły już jednym ze składów m.in. platformy z samochodami opancerzonymi Tigr, bojowymi wozami piechoty BMP-3, transporterami opancerzonymi MTLB, czołgami T-80 i moździerzami samobieżnymi Nones. Tymczasem białoruskie linie kolejowe poinformowały o problemach technicznych i paraliżu elektronicznego systemu sprzedaży biletów. Według informacji podawanych przez media niezależne doszło do udanego hakerskiego białoruskich cyberpartyzantów uznanych przez władze za organizację terrorystyczną. Twierdzą oni, że zaatakowali serwery kolejowe i bazy danych, a za ich odszyfrowanie zażądali uwolnienia 50 spośród blisko 1000 więźniów politycznych oraz nie wprowadzania rosyjskich wojsk na Białoruś. Jak zapowiedziało białoruskie Ministerstwo Obrony, nieplanowana inspekcja sił reagowania państwa związkowego Białorusi i Rosji będzie mieć dwa etapy. Pierwszy to przerzut i organizacja wojsk oraz ochrona obiektów wojskowych na terytorium Białorusi i działania sił ochrony przeciwlotniczej. Rosyjskie wojska już zaczęły przybywać na Białoruś. Drugi etap będą stanowić manewry wojskowe. Manewry odbędą się na poligonach. Obóz Lesnowski, Osipowicki, Brzeski, Gorzki i Dymanowski, jak również w wyznaczonych terenach poza poligonami. Wykorzystane zostaną również lotniska w Baranowiczach, Łunincu, Lidzie i Maczuliszczach. Łukaszenka, normalne manewry. Scenariusz konfrontacji Ministerstwa Obrony w Mińsku i w Moskwie przekonują, że parametry ćwiczenia, liczba żołnierzy i sprzętu nie podlegają pod dokument wiedeński obwy i nie wymagają informowania innych państw. Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że przeprowadzenie manewrów na zachodzie i południu Białorusi zostało zaplanowane w grudniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. To powinny być normalne manewry zgodnie z konkretnym scenariuszem w konfrontacji z siłami Zachodu, państwa bałtyckie i Polska oraz południa Ukraina, oznajmił przywódca Białorusi. W trakcie manewrów Związkowa Stanowczość 2022, które odbędą się w dniach 10-20 lutego, Rosja i Białoruś przećwiczą odparcie agresji zewnętrznej, mówił z kolei wiceminister obrony Rosji Aleksandr Fomin. Siły zbrojne Rosji i Białorusi biorą pod uwagę sytuacji, kiedy dla zagwarantowania bezpieczeństwa potrzebne będzie użycie całego potencjału wojskowego obu krajów, powiedział Fomin. Jak utrzymywał, może dojść do sytuacji, kiedy regionalne zgrupowanie wojsk państwa związkowego okaże się niewystarczające.
Tym właśnie uzasadniono, że w manewrach na terytorium Białorusi wykorzystane zostaną struktury kierowania i oddziały Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji. Mińsk uzasadnił inspekcję wojsk i manewry sytuacją wokół granic Białorusi, wzrostem napięcia w Europie i zaostrzeniem się sytuacji polityczno-wojskowej na świecie. Eksperci łączą niezapowiedzianą inspekcję sił państwa związkowego oraz manewry na południu graniczącej z Ukrainą Białorusi z działaniami Rosji wobec Kijowa, w celu wywarcia jeszcze większej presji na tamtejsze władze, a w najgorszym scenariuszu, nawet możliwego ataku z terytorium Białorusi. Z kolei na Białorusi obecność dużej ilości rosyjskich wojsk budzi obawy, że mogą one pozostać tam na dłużej.